Siemaneczko, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Motorsport. Wszedł ostatnio nowy patch, który poprawia znacznie rzeczy, na które gracze bardzo narzekali, czyli poziomowanie samochodów. Fajnie, że tak szybko twórcy zareagowali na to. Jak było do tej pory? Trzeba było dużo jeździć samochodem, żeby odblokować kolejne rzeczy, które możemy wsadzić do naszego furka. Jeździłem troszeczkę tym samochodem i do niego nie miałem tych odblokowanych rzeczy, które są teraz do kupienia. I już zalogowałem się do gry, widzę, że mogę sobie nowe rzeczy tutaj wrzucić, ale my dzisiaj pojedziemy zupełnie nowym samochodem i zobaczymy, jak szybko się te poziomy wbija, czyli na przykład przejedziemy sobie jedno okrążenie, zobaczymy, ile tam nam się wbije tego tak zwanych car points, no i przetestujemy ten nowy patch, czy faktycznie tam poprawił. Ludzie mówią, że jest poprawa, jest lepiej, ale też narzekają na inne rzeczy w Forzie Motorsport. Ja na przykład narzekam na to, że Forza uruchamia mi się, raz nie uruchamia, naprawdę. To zależy od pory dnia, nie wiem, od czego to zależy. Jest strasznie pod tym względem. Nie wiem, co się stało, że teraz mi się uruchomiła. Chyba to naprawdę zależy od godziny, kiedy się uruchamia tę grę. No ale nie narzekajmy, fajnie, że już działa, więc sprawdźmy sobie tą najnowszą aktualizację. Właściwie widzę, że ja mam 17 poziom i chyba już więcej nie mogę w tym samochodzie odblokować rzeczy, tak widzę. Nie? Co by tutaj jeszcze można było potuningować? Fura bardzo dobrze się prowadzi w klasie B, więc przejadę sobie nim szybko jeszcze wyścig, żeby skończyć tą tak zwaną playlistę, a potem ruszymy po nowy samochód na nowe mistrzostwa i przetestujemy sobie to, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ej, szczerze nie wiem, co jest z tą grą. 14 razy już ją instalowałem na ten moment i zobaczcie sami. Chyba muszę zrezygnować z tej paczki tekstur wysokiej jakości, bo one chyba nie działają po prostu. Zobaczcie, co tu się odpieprza. Tu są tekstury, tam nie ma. Ja nie wiem, czy ja mam coś z komputerem nie tak? Na tym komputerze mam tylko i wyłącznie gry, nic więcej. Dobra, mam jeszcze Photoshopa. Ale wiesz, chodzi mi o to, że nie mam żadnych jakichś tam usług, jakichś OBS-ów i tak dalej. Jakichś dziwnych rzeczy, nie? Tylko sterowniki do karty graficznej i gry. I masę miejsca na te gry, dyski SSD. Kartę graficzną RTX 4080. Ponoć właśnie są problemy ze sterownikami od Nvidia. No ale come on! Kurde, to jest najnowszy patch. Gra mi się uruchamia dopiero po 15. To jest gra za 500 zł, ziomek. 500 zł. Ja nie mogę w to uwierzyć. I wiesz, musisz grzebać w tych plikach. Grzebać gdzieś tam w tych usługach, gdzieś tam wpisywać w linii koment różne rzeczy, w tym Windowsie się bawić, tak? Ja myślę, że to nawet nie jest tyle problem samej gry, co tej usługi Xboxowej. No muszą nad tym przysiąść i naprawdę popracować. Ja nie wiem, czy tylko ja mam taki problem, czy inni ludzie też mają takie problemy, no ale pokazuję wam, na live'ie miałem to samo, prawda, przed patchem, jak żeśmy robili live'a premierowego. Ja nie mogę. Kosmos. Oby następny wyścig był lepszy. Masakra. Wyleciałem z toru, bo nie widziałem drogi. Dobrze, wybierzmy sobie teraz nową serię. Tutaj będę miał do dyspozycji już inną klasę samochodów. No i sprawdzimy to levelowanie w końcu. Trochę samochodów mam. Muszę kupić. No, trochę kasy jest, także możemy sobie na coś pozwolić, myślę. Podoba mi się Porsche Cayman. Wydaje mi się, że to będzie ciekawy wybór. Chociaż 370 Nismo i Nissan Z też wygląda ciekawie. Ale weźmy Caymana. Myślę, że będzie się najlepiej prowadził z tych wszystkich samochodów. Kupujemy. Więc teraz mam samochód na poziomie pierwszym. Nie bardzo mogę tutaj tuningować przy nim cokolwiek. Parę rzeczy mogę powymieniać, jak na przykład wydech. Do tego potrzebuję tak zwanych car points. Czyli tutaj nie kupujemy za kasę
tam jakieś kredyty, tylko za karton. Są w sumie jedno i to samo, nie? Nie mogę tutaj pogazować sobie, żeby sprawdzić, jak samochód brzmi, niestety. I teraz sobie kontynuujemy. Idziemy sobie najpierw na ćwiczenia. Nie ma znaczenia tak naprawdę, czy jesteśmy na treningu, czy jesteśmy na wyścigu. Ważne jest to, żebyśmy wykonywali konkretne cele na danym torze i żebyśmy jak najwięcej danym samochodem jeździli. To jest najbardziej istotne, nie? Czyli im więcej jeździmy, tym więcej poziomów sobie wbijamy. I dla każdego samochodu trzeba wbijać te poziomy oddzielnie. O, okej. Okay. Aha, ja już o tym mówiłem na live, ale niestety Forza Motorsport ma coś takiego, że za każdym razem, kiedy wbijacie sobie do samochodu, o tak jak tutaj mamy skrzynię sekwencyjną, więc powinienem zmieniać te biegi tylko i wyłącznie na łopatkach, za każdym razem musicie wejść sobie w opcję gry, wejść sobie w ustawienia cyk, w Driving Assist i tutaj musicie zmienić sobie na skrzynię manualną, wtedy wam się zmieni na tą skrzynię taką półautomatyczną, gdzie musimy sobie na łopatkach. Jeśli tego nie zrobimy, a wcześniej jechaliśmy sobie samochodem, w którym zmienia się biegi na manualu, no to niestety będziemy musieli tutaj też zmieniać biegi na manualu, co jest moim zdaniem już jak na symulator, no nie powinno mieć kompletnie miejsca, dlatego że nawet takie nisko budżetowe gry mają coś takiego, że jak się przesiadasz z samochodu z manualem na automat, to automatycznie kierownica ci się przełącza, nie? Nie masz możliwości na przykład w GTR-ze używać sobie skrzyni manualnej ze sprzęgłem, tak? Nacieszmy się natomiast tym, że są tutaj tekstury na drodze. Będę musiał 15 raz instalować Forzę od nowa, dlatego że no chyba nie będę mógł pobrać tych tekstur wysokiej jakości. Ważne, żeby w ogóle jakoś tam drogę było widać, już nie potrzebuję tych niesamowitych tekstur. Tak, i teraz mogę sobie ładnie na łopatkach zmieniać te biegi. I tutaj mamy strefy. Za te strefy też dostajemy punktację, levelujemy sobie naszą karierę, ale także i samochód chyba tylko pod kątem przejechanych kilometrów, czy też te zadania dodatkowo jakoś levelują nasz pojazd? Tak czy inaczej, z tego co czytałem, znacznie szybciej się poziomy zdobywa w aucie, więc ja sobie ten wyścig dojadę, znaczy wyścig, trening dojadę do końca. No i ćwiczenie mamy skończone, 3 okrążenia na torze zrobione kajmankiem. Bardzo fajnie mi się tym samochodem już teraz jeździ, nawet bym w nim nic tutaj nie zmieniał. Ale zaraz zobaczymy, co będziemy musieli tutaj zrobić jeszcze z tym autem. Tutaj tekstury działają, to dobrze.
kurde, trzecia pozycja, no pięknie. Jakoś tak z teksturami od razu lepiej się gra. 11 miejsc udało mi się zdobyć, no nie gram na wysokim poziomie trudności. Ale tak, zobaczmy sobie, co będę mógł zrobić teraz z moim samochodem. Wow, chyba pierwszy raz podium w mojej karierze. Nieźle. Okej, więc mogę sobie poszerzyć już teraz opony. Mogę zmienić typ opon. O, okej. I mogę sobie parę rzeczy porobić. Trzeci poziom samochodu? Dobrze widziałem? Zaraz zobaczymy. Ja w tym samochodzie mogę dużo pozmieniać. Spoczko. Znaczy, bo widzę, że mam 621 poziom, a można do 700 ulepszyć. Więc zrobiliśmy sobie 3 okrążenia plus 6 na torze, czyli łącznie 9 okrążeń zrobiliśmy sobie na torze. Nie wiem, czy podczas treningu jakiś poziom mi się wbił, bo po zrobieniu wyścigu mam tylko trzeci poziom. Myślałem, że będę miał wyżej, tak nie wiem, z szósty czy coś takiego. A tu nagle podczas wyścigu już tak w zaawansowanym momencie patrzę, wbił mi się trzeci poziom dopiero. Więc widzicie, jak dużo trzeba tutaj jeździć, żeby sobie chociażby odblokować szybszą skrzynię biegów, nie? Bo też słyszycie, że w tej Porszawie no ten bieg wrzuca się dość długo. I dopiero od szóstego poziomu będziemy mieli skrzynię do wymiany, czyli prawdopodobnie od zrobienia następnego wyścigu. Tutaj już mamy następny tor, również mamy ćwiczenia, 3 okrążenia i zrobimy sobie jeszcze zawody na tym torze, zobaczymy, który poziom wbije sobie po tych zawodach tutaj. Łącznie na zawodach będę musiał zrobić 6 okrążeń, ale tutaj jeszcze mamy 3 okrążenia na ćwiczeniach, natomiast jest to bardzo szybki tor. I mega, mega przyjemny. Zresztą jest to jeden z pierwszych torów, na których jeździłem w Fordzie Motorsport, jak grałem w wersję przedpremierową. Bardzo dobrze go wspominam. Po ćwiczeniach, z tego co widziałem, wbiłem sobie czwarty poziom tutaj teraz, jak, o kurde, co tu się dzieje, jak skakał dziwnie samochód, nie? Ładnie się ubrudził, zobaczcie, w ogóle widać taką jakby rosę na karoserii, spoko to wygląda. I powiem wam, że mega dobrze mi się jeździ na kierownicy, ale tak naprawdę wow, tak naprawdę mega, mega przyjemnie. I startujemy wyścig. Pierwszy raz zdobyłem pierwszą pozycję, także super, 14 pozycji do góry.
Myślę, że na następny wyścig mogę pomyśleć coś o podniesieniu poziomu trudności. Ale co z naszym zadaniem odcinkowym, czyli sprawdzeniem, ile poziomów żeśmy wbili sobie teraz? Kurde, co tak ciemno na tej scenie, zobaczcie. Koniec wyścigu, no jasne, jest noc, ale scena powinna być zajebiście oświetlona, a tutaj tak ciemno, tych kierowców nie widać praktycznie wcale. Dobra, zdobyliśmy 31 tysięcy kredytów, bardzo ładnie. I tak, fuel system, mamy sprężyny i dampery, dyferencjał i skrzynia biegów, proszę bardzo. Wbiliśmy szósty poziom, poziom kierowcy to dopiero 12, ja dopiero co zaczynam. Fordzie Motorsport. Ale tak, wygląda na to, że teraz znacznie szybciej się to wszystko leveluje. Możemy sobie już te, o kurde, engine swap i... O nie, będzie można tutaj zrobić napęd na 4 koła pewnie w tym samochodzie. Tragedia. Można już sobie wymienić skrzynię na jakąś szybszą. Albo wymienić sprzęgło na jakieś szybsze. Nie, bo tutaj jeszcze mam koło zamachowe i sprzęgła chyba jeszcze nie odblokowałem, ale najważniejsze, że jest już skrzynia, a tutaj jest sprzęgło, okej. Siódmy poziom, czyli następny dopiero, no to zaraz tak naprawdę się pojawi, okej. Bierzemy sobie lepszą, szybszą skrzynię, akceptujemy. Ja idę dalej walczyć. I tak to, moi drodzy, wygląda. Trochę brakowało tutaj porównania w stosunku do tego, co wcześniej mieliśmy, ale szósty poziom osiągało się nie po dwóch wyścigach, tylko gdzieś tak po czterech, nie? Czyli mamy jakby o połowę krócej zdobywamy rzeczy do naszego samochodu, czy odblokowujemy. Bardzo fajnie mi się jeździło tą podszawką, tak na marginesie. Polecam wam samochód, jeśli będziecie robić sobie tę playlistę. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Trzymajcie się, na razie. Hejas.